Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwóch uczniów Jezusa szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: o czym? Wtedy mu powiedzieli: o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A my mieliśmy nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział: o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Ta dzisiejsza Ewangelia nawiązuje do pewnych myśli, które często pojawiają się w nas. Ja w każdym razie bardzo dobrze znam taką myśl: miałem nadzieję, że będzie inaczej. Spodziewałem się, że inaczej potoczy się to czy tamto, w ogóle moje życie. Miałem nadzieję na inny obrót spraw. Żeby było jasne, nie jest tak, że wszystko w moim życiu nie jest po mojej myśli. Generalnie większość pewnie tak, ale jednak przypominam sobie wiele takich wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu, a które nie przebiegły po mojej myśli. Mówiąc inaczej, miałem nadzieję, że
tak się nie wydarzy, że tak się nie stanie, że będzie inaczej, że będzie moim zdaniem lepiej. Więc mnie osobiście nie dziwi to, o czym rozmawiali ci dwaj uczniowie idący do wsi położonej gdzieś tam niedaleko Jerozolimy. Mnie osobiście nie dziwi to, o czym oni rozmawiali. Ja pewnie na ich miejscu rozmawiałbym dokładnie o tym samym. Natomiast to, co jest dla mnie ogromnie ważne właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że do nich przybliżył się Jezus. I że przybliżył się, aby im wyjaśnić, co się stało, a mówiąc dokładniej, dlaczego nie stało się po ich myśli. Też przypominam sobie takie wydarzenia z mojego życia, które nie przebiegły po mojej myśli. I które Pan Jezus mi wyjaśnił, dlaczego tak się stało. Przynajmniej wyjaśniał mi i dla mnie już dzisiaj jest to dużo jaśniejsze, bo myślę, że jeszcze ciągle będę odkrywał sens, znaczenie tego, co w moim życiu wydarzyło się nie po mojej myśli. I za każdym razem, ilekroć Pan Jezus mi wyjaśniał, dlaczego w moim życiu pewne sprawy potoczyły się inaczej niż miałem nadzieję, to zawsze przyznawałem Jezusowi rację. Zawsze rodziła się we mnie wdzięczność. Wdzięczność za to, że nie stało się po mojej myśli. Ważne jest jednak, żeby dać Jezusowi szansę. Pamiętam po jednym z takich właśnie trudnych wydarzeń w moim życiu, poszedłem po prostu na całą noc do kaplicy, aby się modlić, aby właśnie dać Jezusowi szansę wyjaśnienia mi, dlaczego tak się stało, o co w tym chodzi. Nie chcę przez to powiedzieć, że za każdym razem, jak tylko my sami zechcemy, to Pan Jezus nam wszystko wyjaśni, bo mogą być też takie rzeczy, których sensu i znaczenia, takie, które się wydarzyły nie po naszej myśli, których sensu i znaczenia być może na tym etapie jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć, jakby usłyszeć. Ale jeżeli bardzo tego pragniemy, to na pewno w pierwszym możliwym czasie Pan Jezus nam to wyjaśni. Wyjaśni nam i da nam łaskę spotkania z Nim. Pamiętam, że tak właśnie było wtedy. Najpierw On mi wyjaśnił, a potem można powiedzieć, że świętowaliśmy to. Świętowaliśmy to wyjaśnienie, to, że usłyszałem wyjaśnienie. I świętowaliśmy to, jak dobre dla mnie było to, co wydarzyło się nie po mojej myśli. Świętowaliśmy. Było w tym wiele mojej wdzięczności, radości, szczęścia, a przede wszystkim doświadczenia Jego obecności, Jego bliskości. Jezus chce nam dać doświadczenie swojej obecności, swojej bliskości. Często dzieje się to właśnie na Eucharystii, przy łamaniu chleba, ale może się to dziać na wiele różnych sposobów. Ważne jest tylko, żebyśmy zgodzili się na to, że rzeczywistość absolutnie nie musi wyglądać tak, jak my sobie tego życzymy. Nie musi się pokrywać z naszymi nadziejami, oczekiwaniami.
niech taką właśnie lekcją tego, jak odbierać rzeczywistość, niech będą dla nas te paschalne wydarzenia: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Coś, co z jednej strony jest zupełnie zaskakujące, a z drugiej strony tak dobre dla nas, tak niesamowicie odmieniające całą rzeczywistość, nasze życie, nasze wszelkie perspektywy. Bo pomyślmy, gdyby życie Pana Jezusa potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami Jego uczniów, nie tylko tych dwóch idących do Emaus, ale jak wiemy, Piotra i innych apostołów, gdyby się potoczyło zgodnie z ich oczekiwaniami, czy dziś przeżywalibyśmy to, co przeżywamy? Święta wielkanocne? Czy byśmy świętowali dziś zwycięstwo Chrystusa nad naszym grzechem i śmiercią? Czy w ogóle bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy? Czy bylibyśmy uczniami Pana Jezusa? Myślę, że nie. Dlatego wtedy, kiedy przytrafia nam się coś, co pewnie można nazwać takim trochę mrokiem, czasem pewnej ciemności, bo tak człowiek się czuje, kiedy właśnie nie dzieje się po jego myśli i on nie rozumie, dlaczego. Dlaczego dzieje się inaczej, niż wydaje się, że byłoby najlepiej. Pomyślmy, że właśnie wtedy, pośród tej ciemności, Jezus przybliża się zawsze do nas. Zawsze się do nas przybliża. Zawsze chce się do nas dołączyć, aby nas posłuchać, aby usłyszeć to, co nas trapi, co nas boli, przeraża. I żeby potem wydobyć nas z tego mroku, pokazując, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma sens. I że to, co wydaje się być największą porażką w naszym życiu, tak naprawdę dzięki Jezusowi może być największą naszą wygraną, największym sukcesem. Może być największym dobrem, które nam się w życiu przytrafiło.